rozwiąż równanie x minus 3 do kwadratu równa się 2x minus 1 razy x minus 3. Zaczniemy od uproszczenia równania. Po lewej stronie wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. A minus b do kwadratu to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Nasze a to jest x, b to jest 3. Więc podstawiamy a kwadrat, czyli u nas x kwadrat, minus 2ab, czyli minus 2 razy x razy 3 i plus b kwadrat, czyli u nas plus 3 do kwadratu. Po prawej stronie opuścimy nawiasy, czyli mnożymy każdy z każdym. 2x razy x to jest 2x kwadrat. 2x razy minus 3, ustalmy najpierw znak, tu jest plus, tu jest minus, czyli wynik będzie ujemny. 2x razy 3 to jest 6x. Minus 1 razy x, ustalamy znak, minus razy plus daje minus, 1 razy x daje x. I minus 1 razy minus 3, minus razy minus daje plus, 1 razy 3 daje 3. Uprośćmy lewą stronę, mamy x kwadrat minus 6x plus 9. A po prawej stronie możemy wyredukować wyrazy podobne, czyli mam tutaj 2x kwadrat, przepiszemy, bo x kwadraty występują tylko raz. Minus 6x minus x to jest minus 7x i plus 3. Jeśli rozwiązujemy równanie kwadratowe, czyli takie, gdzie x występuje w potędze drugiej, należy wszystkie wyrażenia przenieść na jedną stronę, tak aby po drugiej stronie zostało tylko 0. Decydujemy, czy wszystko przenosimy na stronę prawą, czy na lewo. Ja przeniosę na lewą stronę, czyli dostaniemy x kwadrat minus 6x plus 9. I teraz 2x kwadrat tu jest ze znakiem plus, czyli jak przeniesiemy na lewą stronę równania, będzie ze znakiem minus. Minus 7x po przeniesieniu na lewą stronę równania znajdzie się ze znakiem plus. I 3 po przeniesieniu na lewą stronę równania znajdzie się ze znakiem minus. A po prawej stronie zostaje 0. Wyredukujmy teraz wyrazy podobne, czyli x kwadraty z x kwadratami, x z x, a następnie wyrazy wolne. Dostaniemy 1x do kwadratu minus 2x do kwadratu, to jest minus x do kwadratu, minus 6x dodać 7x, to jest plus 1x i 9 minus 3 to jest plus 6. Teraz mamy już proste równanie kwadratowe do obliczenia. Mamy ładnie poukładane. Najpierw są x kwadraty, potem x, na końcu jest wyraz wolny. Może wypiszmy nasze współczynniki a, b i c. Przypominam, że a to jest ta liczba, która stoi przy x kwadrat. U nas jest to minus 1. B to jest ta liczba, która stoi przy x. U nas jest to 1. A c jest to wyraz wolny, czyli u nas 6. Teraz obliczymy deltę. Przypominam wzór na deltę b kwadrat minus 4ac i możemy podstawiać nasze dane. B wynosi 1, czyli mamy 1 do kwadratu minus 4 razy nasze a wynosi minus 1 i razy c, nasze c wynosi 6. Więc dostaniemy 1 do kwadratu daje 1, minus razy minus daje nam plus i 4 razy 6, 24. Więc delta wynosi 25. Teraz zwracamy uwagę na znak naszej delty. Nasza delta jest dodatnia, co oznacza, że nasze równanie będzie miało dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie jest w postaci minus b minus pierwiastek z delty przez 2a.
Obliczmy jeszcze pierwiastek z delty, ponieważ delta wynosiła 25, to pierwiastek z delty, to jest inaczej pierwiastek z 25, czyli 5. Podstawmy do naszego wzoru. B u nas wynosi 1, czyli będziemy mieli minus 1. Pierwiastek z delty wynosi 5, czyli mamy minus 5. I A wynosi minus 1, więc 2 razy A to jest minus 2. Więc obliczmy. Minus 1 minus 5 to jest minus 6 przez minus 2, co nam daje 3. Teraz policzmy jeszcze x2. Wzór na x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawiamy nasze dane, pod b wstawiamy 1, czyli znowu mamy minus 1. Pod pierwiastek z delty wstawiamy 5. Czyli mamy plus 5 przez 2a, czyli przez 2 razy minus 1, czyli minus 2. Co nam daje? Minus 1 plus 5 daje nam 4 przez minus 2, czyli x2. Dostajemy minus 2. Więc rozwiązaniem naszego równania są liczby 3 oraz minus 2.